te były droższe. To się nie powinno nazywać hot dogiem nawet. No, obstawiam, że będzie karton. O Jarzu. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzeg Vlog. Dzisiaj zabieram was ze sobą na vloga. Zabieram was ze sobą w teren, bo pojadę z wami do Ikei. Pojadę z wami do Ikei jeść rzeczy wegańskie. Dlatego, że w życiu nawet bym nie pomyślała, że w Ikei będą wegańskie odpowiedniki tego, co normalnie mają. Więc ja już się nie mogę doczekać, bo jedzenie w Ikei jest bardzo bliskie mojemu życiu, moim kubkom smakowym. Więc teraz chodźcie ze mną i porównajmy, zobaczmy w ogóle, jaką mają ofertę. Jesteśmy już w drodze, w aucie, jeszcze weźmiemy ze sobą Anitę, mojego speca po prostu od Ikei, od jedzenia w Ikei, zobaczymy co ona powie na ten temat. Patrzcie w ogóle jak moje skary, do zawieszki pasują idealnie. No dzisiaj jestem cała na różowo, znaczy może nie cała, ale dzisiaj pink is the team. Emma. Jest i ona. Cześć. Cześć. Jedziemy. Będziemy starały się polować na wegańskie odpowiedniki takich klasyków, jak na przykład klopsiki albo hot dog, ale też poszperamy po jakichś takich półkach i innych zakamarkach Ikei w poszukiwaniu też wegańskich po prostu opcji. Zastanawiam się, jak to może smakować. Ej, a ta parówka jest na zasadzie, to jest takie ala, że serowa parówka, czy taka właśnie nie, z odpowiednikiem? Taka, taka kiełbasiana bardziej. Taka, że z takiego sztucznego mięsa jakby? Tak. Nice. Czyli powinno być dobre, chociaż rozmawialiśmy jeszcze przed chwilą o tym, że kiedyś te hot dogi były na promce za złotówkę. Jeszcze Julia mówiła, że z dodatkami były też za złotówkę. W tygodniu były z dodatkami za złotówkę, a w weekendy były za złotówkę po prostu. No proszę bardzo, więc dało się i myślałam sobie o tym, Boże, co musi być w tym hot dogu, w sensie z czego on musi być zrobiony, żeby to dało się sprzedać za złotówkę. Nie wiem, ale przekonajmy się, bo w ogóle jestem głodna, wy jesteście głodne? Tak. Tak? Tak, dobra, jedziemy głodno. Zawsze. Jedziemy głodno ekipą do Ikei. Ciekawe, czy nas wyrzucą. No, was pewnie nie, mnie możliwe. W ogóle zobaczcie, że jest całkiem sporo osób, a jest dosłownie środek dnia, więc wow. Właśnie się zorientowałam, że ja tu bardzo dawno nie byłam na takiej sali, że po prostu aż dziwnie tak obco dla mnie wygląda, że nie wiem co mam robić ze sobą, w sensie gdzie się zamawia. To jest tak, że się idzie i się po prostu bierze... A, okej. Okay. Przede wszystkim nie widzę, żeby to reklamowali tak na pierwszy rzut oka. Nie ma, że o, patrzcie, wegańskie opcje. W ogóle jak ty się, Anicja, jak dowiedziałaś o tym, że są to wegańskie? Po prostu tutaj widziałaś, czy gdzieś w necie, czy jak? Któregoś razu właśnie jak byliśmy na... jedzeniu. Nie, na jedzeniu to zauważyłam, że są właśnie w wersji wegańskiej, a że lubię wegan jedzenie. To... Czyli po prostu gdzieś tutaj na tych monitorach, czy na dole? W na monitorach. Aha. Dobra. Co ty mówisz? O, ej, dobra. Dobra, bierzemy. Lecimy w takim razie z nuggetsami, jeszcze tutaj klopsy i potem będziemy schodzić na dół. O, ale najgorsze jest to, że to jest taki wybór, Jezu, już chcę zjeść wszystko stąd. Dla mnie najgorsze są szwedzkie stoły, bo to jest tak, że ja widzę, że jest tak dużo tego jedzenia. To przecież to jest szwedzki sklep, więc jakby... To jest szwedzki stół, no, ale powiem ci, że naprawdę to jest tak zgubne, bo ja po prostu wtedy mam ochotę wziąć wszystko. Jak gdybym już nie patrzę na to, tak, jak bardzo jestem głodna, albo czy mam ochotę na słone, czy słodkie, tylko biorę wszystko. I słone, i słodkie. Rzeczy na Wielkanoc. Teraz mam ochotę wziąć to, ale tylko dlatego, że to jest zielone na przykład. Ale w ogóle patrzcie, jak mi to pasuje do moich ciuszków dzisiaj. Najgorsze jest to, że się zaczyna od deserów, a pewnie każdy chce wziąć deser. Ale dobra, zobaczmy, czy jest tu coś wegańskiego, ale widzę, że... Wiecie co, może wyjdźcie pierwsze, bo ja tu się będę ociągać bardzo. Z tych rzeczy nie ma na razie chyba nic wegańskiego. Torcik, panna kota, nic tutaj nie jest napisane, że jest wegańskie, więc wygląda... O, zaraz ciastko, owsianka, kakao, kokos. Ale też nie jest napisane, czy jest wegańskie, czy nie. O nie, tu jest jeszcze więcej deserów. O Boże, sernik jakiś jagodowy. Wow, dobra, no dawno mnie tu nie było, bo ja pamiętam, że były dosłownie dwa desery. Wygląda jakby nie było tutaj wegańskich deserów, ale ja jeszcze na pewno zapytam kogoś z obsługi, bo może gdzieś tutaj coś jest, ale nie jest na przykład napisane. Mamy tutaj wegański hot dog wrap, tylko z drugiej strony my będziemy te hot dogi jadły na dole, nie? Bo to chyba powinno być to samo. Możemy sobie spróbować wziąć jednego na przykład i zobaczymy. Dobra, więc to jest na razie rzecz numer jeden. Jakaś wegetariańska sałatka z kaparami, coś tutaj jest. Dalej mamy napojki. O, jedzenie dla dzieci. No, nawet nie wiedziałam. Dobra, obszajcie, są i one, klopsiki roślinne, pire ziemniaczane, zielony groszek, wegański sos pieczeniowy i borówka. Nawet zrobili, słuchajcie, wegański sos pieczeniowy, więc to jest hit dla mnie. Ogólnie ja uważam, że to jest super opcja, więc na pewno sobie na pewno to wezmę, bo wygląda w ogóle też bardzo podobnie. W sensie to wygląda dosłownie jak oryginał. Stresuję się. Bo chcę, żeby były pyszne. Kropsiki roślinne, poproszę.
A, jeszcze mam pytanie od razu. Czy macie jakieś wegańskie desery? Wegańskie? Tak. Zapyta pani przy kasie, dobrze? Przy kasie. Dobra. Obczajcie tylko to, że wbijają wam tutaj, że jest roślinne, a nie, że nie ma mięsa, żeby się nikt nie pomylił. 100% veggie, proszę bardzo, bo one ogólnie naprawdę wyglądają bardzo podobnie jak te oryginalne. Są chyba troszeczkę ciemniejsze, zaraz wam pokażę. To są te oryginalne. A tutaj są te roślinne. Widzę, że są tutaj jeszcze te wegańskie nuggetsy, ale słuchajcie, jest puste, czyli trochę tak jakby był popyt. Natomiast musimy poczekać, aż nam zrobił, bo ja koniecznie muszę ich spróbować. A few hours later. Idealnie, właśnie wleciały i po prostu aż nie nagrałam wam tego, ale bierzemy nuggetsy. Hops. No wyglądają nie jak prawdziwe nuggetsy, ale panierkę mają bardzo ładną. Lecimy dalej. Bułki cynamonowe! Ale byłoby super, jakby mieli wegańskie bułki cynamonowe. Przepraszam bardzo, mam pytanie. Czy orientuje się pani może, czy są wegańskie desery jakieś? Nie mam wegańskiego. Nie ma nic wegańskiego. No niestety. Aha. Czy jest galaretka? Tylko pewnie ta galaretka jest taką normalną galaretką, a nie na agarze. Tak, na pewno. Dobra. Dobra, no ale to dzięki w takim razie. Czyli szybkie podsumowanko jest takie, że na kuchni da się dostać wegańskie klopsiki i wegańskie nuggetsy. Nie ma żadnych wegańskich deserów. Oczywiście są jeszcze jakieś takie sałatki i tak dalej, ale to pomijamy, bo to jest w zasadzie wszędzie. I teraz przetestujmy, jak smakują właśnie wegańskie klopsy z IKEA. Nie wiem jak wy, ale ja mam ogólnie bardzo duże oczekiwania, jeżeli chodzi o te klopsy. Teraz pytanie, czy wy myślicie, że te klopsy będą dobre? To jest pierwsze. A po drugie, czy będą takim dobrym odpowiednikiem, wiecie co chodzi, czyli na zasadzie jak będzie jeść, to będzie takie, o, to jest prawie jak mięso. Myślę, że nie podrobią oryginałów, ale mogą być blisko. Wow. A ja mam mieszane uczucia, wyglądają dobrze, no, ale nie kosztuje to dużo, więc mam obawy, że może to być... A właśnie cenowo, jak to się rozdzieliło? 17 zł chyba? 17 kosztowały te, a te oryginalne? 9,99. Co? Te były droższe? Te były dwa razy... Co? Rzeczywiście. 9,99. Nie patrzymy na razie na cenę, tylko na to, czy waszym zdaniem to będzie dobre. Mi się wydaje, że to będzie smaczne. Pytanie, czy to będzie czuć, że to jest karton, czy to będzie takie miam miam? Ja stawiam 50-50. Nie no, obstaw coś. Don't be like that. Obstaw coś. No obstawiam, że nie. Że nie bardzo. Że będzie karton? Że będzie karton. Okej. Okay. Ty? Karton czy nie karton? Ja jednak mam nadzieję, że to nie będzie karton. Bardzo bym chciała, żeby to nie był karton. Chcieć to ja też bym nie chciała, ale ja obstawiam, że to nie będzie karton, bo to jest IKEA. Więc teraz możemy już zsiadać do wieczerzy, tylko poczekajcie, ustawię super, super stabilnie kamerę. Ej, wygląda jak mięsko. Nice, nie wiem, czy to kamera złapie. Mam nadzieję, że złapie. Profesjonalne vlogowanie, wieloletnie doświadczenie. Nie, serio, wygląda ogólnie całkiem spoko. Ale pachnie jak karton. Boże. Dużo soli. Dziwna struktura. Ma taką strukturę trochę mięsa. Ale nie jest takie kartonowe. Nie czyli jest. Nie ma smaku takiego dokładnie jak kruciki. Ale nie jest takie sztuczne. Ej, ale powiem wam, że mnie by to oszukało. W sensie jakby mi ktoś nie powiedział. Wiecie o co chodzi? No, jakbyś się nie nastawiała. Może. To jest tak, że... dawno temu jadłam te prawdziwe kruciki, więc może... Mogłabym mnie rozpoznać. Strukturę. Ale powiem wam, że naprawdę, jakbym nie jadła, jakbym zjadła przed chwilą te oryginalne i te, no to okej, bym się poznała. Ale tak po prostu ktoś mi dał to na talerzu, jeszcze mam do tego ziemniaczki i sos, wow. Ej, ja, jestem w szoku. Dobrze. Naprawdę. I Kara, robisz to dobrze, powiedziała Anita. A ja jeszcze wam tu przetnę z bliska. Bo... Ale z górówką da się oszukać. Ej, naprawdę, no wygląda to super, nie wygląda to jak na przykład zmielony groszek. Oficjalnie jestem w ciężkim szoku, bo naprawdę jest to dobre. W sensie ja się bałam, że trochę karton, pierwszy gryz to było takie trochę mało smaku, trochę mało intensywne, ale wiecie, to się miesza z sosem, potem jest ziemniaczki, do tego jeszcze burówka i jak gdyby wow. Jak tam kolejne gryzy? Coraz smakowite. Lepiej. Smakowite, coraz lepiej. No to jemy. Ej, a czy miałyśmy opcję wyboru 8 tych wegańskich? Chyba nie. Jak się podchodzi tam do nich, to on się pyta zawsze ile. Tak, a tu ale nie pytał. Nas nie pytał w ogóle, więc może to jest z góry narzucane, że tyle. Nie no, powiem wam, że spoko. Totalnie mogłam mieć zamiast tych oryginałów. Wiadomo, że jakbym porównała jeden przy drugim, to na pewno te oryginalne będą bardziej smakować, ale te są tak dobrą jakby po drugą, że wow. Prawda. Po 10 klopsach ja już się najadłam. 3 ci zostały, tak? 3.
I się najadłaś. Dokładnie. No nie, no mi potrzeba było więcej. Julia? Ja zjadłam 12. Bardzo dobrze. Ale ja byłam głodna bez śniadania. Ja też. To teraz podsumowanie. Czy byście jadły zwykłe, czy te? Chyba jednak zwykłe. Zwykłe, nie ale jednak zwykłe oryginału, to zwykłe. No. Okej, okay, zgadzam się, że nie przebiło oryginału, ale ja na przykład spokojnie mogę jeść tam. Więc teraz ja już nie mogę czekać, słuchajcie, na jecu. Więc jakby próbujmy, testujmy. Mamy sobie tych ketchupik do maczania i sprawdźmy na jecu. Wyglądają spoko, ale są dosyć twarde. Pachną podobnie. No teraz to jak już wąchasz ketchup, to czujesz. O Jezu! W środku wyglądały dziwnie. Wiecie jak to smakuje? No. Jak kiełbasa z grilla. Bo jest takie suche trochę. Tak. Ale no. Takie wędzone jakby. Znaczy wędzone, takie... Chyba, że ten ketchup daje. Tak. Dla mnie to karton. Mód. Karton? Karton. A ja próbowałam bardziej kartonowych rzeczy, na przykład parówki. To jest, moim zdaniem, okej. Okay. Nie wiem, czy to by podrobiło na wiece. Ale trochę kiełbasa. No. Ale mnie trochę nie ma smaku. Jest takie bardzo mdłe, nieprzyprawione. Wygląda ogólnie trochę dziwnie. Ale bez niczego. Bez niczego jest ciężko to zjeść, ale z drugiej strony pytanie, czy nuggetsy z maka jecie bez niczego? No nie. Kto je nuggetsy z maka bez niczego? Okej, okay, ja uważam, że IKEA ma naprawdę dobre te rzeczy. Poznałabym się chyba, że to nie jest prawdziwy nuggets, ale mi smakuje. Poza tym nuggetsy to jest zmielone mięcho. No tak. Więc struktura jest podobna. Smaczne, ale czy bym to jadła tak, bo mam ochotę, to nie wiem. Chyba przy okazji po prostu jakąś kupowa prawkę. A ty jadłabyś? Nie. Ja bym jadła. Serio, dla mnie jest okej. Okay. No to teraz wjeżdżam, rap. Proszę bardzo, proszę się częstować. I w ogóle co jest w środku, bo z zewnątrz zauważyłam oczywiście, że jest ta jakby parówka, taka roślinna. Są jakieś, coś a la sałata. Pachnie sałatą, tak? Ogórek konserwowy to jest? Ale widziałam też, że jest burak, taki mały plasterek. O, dobra, czyli jest ogórek jakiś kiszony albo konserwowy. No coś tutaj jest, sporo warzywek, jakaś sałata właśnie, nasionka są też jakieś. No ale dobra, spróbujmy jak to smakuje, bo przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekawa. Jest ogórek. Dla mnie spoko, trochę jak z pasztetem, ale dla mnie jest za mało sosu. No. Spróbuję z ketchupem. Ta paruwa nie przemawia do mnie. Nie? Ale my właśnie jest taka pasztetowa. Ale wiesz, że tu jest jakaś marchewka, soczewica. Dla mnie to jest okej. Okay. Mi to smakuje. Ale też nie miałam co do tego dużych oczekiwań, że to będzie jak mięso, bo tu było widać, że to jest z warzyw. Tak, no. Dla mnie jest okej, okay, ale w boku jest za mało warzyw. To jest zbyt sucha jest ta parówka. I zbyt sucha jest ta tortilla. I brakuje tam więcej sałaty, może jakieś papryki czy coś. Papryka byłaby super. Mogło być więcej warzyw, ale jak zamoczyłam w ketchupie, to jest naprawdę spoko. Tam jest ten okay. Ketchup wszystko ratuje. No, ale to jest trochę tak, że ja naprawdę wszystko maczam w ketchupie. Sam ten wrap jest dla mnie trochę za suchy i rzeczywiście trochę za mało warzyw. Jakby pomidora na przykład dali, bo jest taki bardziej mokry, też mogło być spoko. Ale ogólnie uważam, że jest dobrym takim wege wrapem. Rozwaliłam tego hot doga na części pierwsze i tutaj rzeczywiście oprócz tej jak gdyby parówki jest ogórek. To jest chyba w ogóle ta cebulka taka prażona i do tego mamy tylko sałatę i troszeczkę czegoś a la musztarda. Więc tak naprawdę są tutaj tylko cztery składniki. No i rzeczywiście warzyw, jak na wegańskiego wrapa, mogło być zdecydowanie więcej, bo to jest tak trochę bieda. Mamy tutaj część sklepową i w takim razie możemy się rozdzielić i po prostu szukać wegańskich rzeczy, co znajdziecie. Ja szukam głównie rzeczy słodkich, dlatego że na górze nie było żadnych słodkich wegańskich, więc tak trochę wiecie, czuję niedosyt, nie ma deserku. O, tu są jakieś ciastka, jakieś pierniczki, ładne. Wygląda jakby te pierniczki były wegańskie, ale jak gdyby nigdzie nie są oznaczone jako wegańskie, tylko po prostu widzę, że w składzie nie ma ani mleka, ani jajek i tak dalej, więc to jest takie trochę pół na pół, bo wydaje mi się, że chyba każdy piernik jest wegański. Hot dog zamrożony. Oh, wow. Tu jest buła, okay. Tu jest kiełbaska. A, czy jest oddzielnie bułka i kiełbasa? Tak, tak, a te są wege. Wow, okej, okay, dobra, no ale widać, że one są zrobione z warzyw, w sensie są warzywne, ale grubo, nice, fajnie. W ogóle oni mają tutaj tyle rzeczy. Złożone klopsiki roślinne i warzywne, wow, które jadłeś. Są. Dobra, czyli to są te plant-based, a to są po prostu warzywne. Ciekawe jak jest, o, tu możemy zacząć skład. Czyli one są zrobione po prostu z białka grochu. To jest właśnie taki jeden z najsmaczniejszych takich zamienników, a te pewnie są na zasadzie z jakiejś marchewki, ciecierzyca, marchew, groch, jarmuż, olej rzepakowy. Ha,
Mam wrażenie, że te mogły być nawet lepsze, bo one rzeczywiście są takie, że są warzywka. No ale te były naprawdę spoko. Znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz i to jest wegańskie mięso mielone. Ma znaczek, proszę bardzo, że wegańskie, czyli to jest pewnie też znowu zrobione z grochu. Ale to jest hardcore, nawet nie wiedziałam, że w IKEA można kupić coś takiego. Ej! I można to dać albo jako burger, albo do tea, można to dać jako meatballsy właśnie. Czad, aż sama bym to wzięła do domu. Nice. Po przeszukaniu całego działu okazało się, że można tutaj dostać tylko te rzeczy, które są i tak na górze w restauracji, w sensie te wegańskie. Czyli mamy po prostu wegańskie mięso, jak gdyby warzywne mięso i też te hot dogi. Więc teraz idziemy spróbować takich hot dogów na ciepło, już zrobionych i zobaczymy, jak będą smakować. Może też będą wegańskie lody. Więc zobaczymy. Ej, są hot dogi za 2 złote. Wow. Napój zwierzy, frytki, bułki cynamonowe. I ogólnie są tutaj produkty akurat do kupienia, które już są wreszcie miejsce. Czyli na razie widziałam tylko hot doga, ale za 2 złote, wow. Biorę. Dzień dobry, ja poproszę hot doga za gazetkę. To wszystko? Tak, 2 złote. Dzięki. Wow. Spójrzcie na to. Znaczy powiem tak, że to coś, co jest chyba kapustą czy czymś takim, ma bardzo ładny kolor i to w zasadzie tyle mogę powiedzieć. Tutaj jest na górze cebulka, jest musztarda, pewnie gdzieś jest ketchup, ale spójrzcie na tą parówkę, jakby słucham. No ale śmiejesz się, zobacz na to, zobacz. Jak to wygląda? Ja nie wiem, jak to wygląda, ale wygląda to źle. Właśnie o to chodzi, tam wygląda taki zaschnięty. No właśnie, no dobra, okej. Ale to do tej pory jest najbrzydsza rzecz, którą tutaj dostałyśmy. Ale też najtańsza, to kosztowało 2 złote, pragnę przypomnieć. Ale oczywiście trzeba przetestować mimo wszystko, nieważne jak to wygląda. Wygląda mega cute, bo jest mniejszy niż moja rączka. Moja rączka już jest mała. No, to jest naprawdę malutki, to jest naprawdę mały hot dog. Nie podoba mi się w ogóle ten hot dog. To jest najbrzydsza rzecz zdecydowanie ever. I wcale nie mam ochoty tego próbować, bo tu to wygląda jak taka strasznie sucha część, która będzie bardzo niedobra. Ale zrobię to dla dobra was i nas wszystkich, żebyście w razie co nie musieli próbować. Zobaczyłam twarz Anity. Myślałam, że to ja mam ciężko na ten Stasiek. Dobra. Na pewno nie smakuje to jak hot dog, w moim odczuciu. Jest to chyba ta sama kiełbasa, którą jadłyśmy w wrapie, ale tu jest zdecydowanie gorsza. W sensie jakoś ta całość smakuje po prostu, nie wiem, zakleja mnie bardzo i rzeczywiście nie jest to jak hot dog. Może to jest kwestia bułki. Spróbuję z mniejszą ilością. Jedyne, dzięki czemu to smakuje jak hot dog, to jest bułka i musztarda. A poza tym nic nie smakuje tak jak powinno. Wygląda to w ten sposób i jest naprawdę słabym hot dogiem. Ten hot dog absolutnie dla mnie jest udanych zakupów. Ten hot dog jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia, więc podejrzewam, że wy to nawet go możecie nie chcieć zjeść. Ale polecam spróbować. Jak mówisz, że taki niedobry, to jak to spróbować? Tak? Ajajaj. O, futro brudne. Brudne futro. To się nie powinno nazywać hot dogiem nawet. No nie? Nie czuć ani tej kapusty, ani tej cebuli. Nie. Próbujesz? No jak mus to mus. Nie no, że bez przesady, ale dla przyszłość, dla podobnych, dla znajomych. W ogóle to nie smakuje. Ale od pierwszej sekundy widziałam, że pokręciłaś głową, nawet nie zdążyłaś zrobić, wiesz, takiego rzucia konkretnego, tylko od razu, nie, to się nie zalicza. Nie. Dobra cebulka, ale to wszystko. Podsumowując, muszę przyznać, że było zdecydowanie lepiej niż myślałam. Te produkty wegańskie są zdecydowanie pyszniejsze i moim zdaniem mogą ściemnić, że wiecie, że to są jakby mięsne produkty, te wegańskie. Więc ja uważam, że IKEA robi to bardzo dobrze. Było dużo innych miejsc i dużo innych firm, które próbowałam i jakby to były rzeczywiście kartony i tak dalej. A tutaj naprawdę uważam, że to było przepyszne. Klopsy numer 1, nuggets numer 2. Jedyne co fail, no to hot dog, no ale tutaj umówmy się, jak gdyby było bardzo ciężko, żeby to smakowało super. Więc ja ogólnie jestem bardzo zadowolona. Dajcie znać, czy chcecie, żebym przetestowała inne miejsca, typu nie wiem, jakieś na stacji Orlen, albo jakieś fast foody typu McDonald's, czy coś takiego. No i widzimy się na tym kanale w każdą środę, jak zwykle, a na kanale Beauty w każdy piątek. Więc dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!